Dzień dobry, dzień dobry. Wakacje, kiedy był pierwszy dzień lata, 22 czerwca, mieliśmy w naszym studiu metę. Start. Start. No tak, bo dzisiaj mamy metę, kobieto. Rozumiem, przepraszam cię, kolego. Tak, startowaliśmy wyjątkowego zawodnika Pawła Kalinowskiego, który chciał zdobyć koronę gór polskich i diadem gór, żeby pomóc dziewczynce, chorej dziewczynce Oldze. Udało mu się zebrać konkretną sumę, ale to już za chwilę z Pawłem porozmawiamy. Ale najpierw... Przypomnijmy sobie, jak Pawła wystartowaliśmy. Życzymy ci powodzenia. Czego się jeszcze życzy hulajnogarzom? Hulaj duszo. Hulaj duszo. Hulaj dusza. Dobra. Hulaj dusza. Kochany, to wszystko dla Oli. Startujemy. Wszystko dla Oli, dla Galaxy Girl. Startujemy. Tak, odliczamy. Trzy. Trzy. Okay. Uwaga, wszyscy razem. Trzy. Dwa. Jeden. I go! I wypuściliśmy go w siną dal. Chciałam powiedzieć, poszło konie po betonie, ale to koła. Czas na wielki finał. Paweł, 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 Paweł. Jej! Dojechał. Fanfary. Piąteczka. O. Położymy. Piąteczka. Udało się. Zaliczone, zdane. Witamy cię, chłopie, w domu. Taki opalony jesteś, słuchaj, powiem ci, no, po tej podróży. Słuchaj, wszystko mnie spotkało, także... 80 no szczytów. 80 gór dookoła Polski, czyli diadem i korona gór Polski podczas jednej wyprawy. Udało się. No, nie spodziewałem się, że aż tak pójdzie gładko, bo zaplanowałem, że to potrzeba aż wakacji, a udało się trochę szybciej. Bo to był wariant optymistyczny. Na nasz dyżur, rozumiesz? Jeżeli cię wystartowaliśmy, to też również cię tutaj witamy. A to wszystko w szczytnym celu, prawda? Właśnie, ja chciałbym, żeby każdy to wiedział, że nie robiłem tego dla siebie, czy dla jakichś kibiców, czy dla kogoś takiego postronnego, tylko dla dziewczynki z Białegostoku, która ma w życiu góry doliny, która choruje na glejaka i której mama też jest nauczycielem w szkole. I tak postanowiłem, że ja będę miał te dwa miesiące też góry doliny, mhm. Dla tej dziewczynki pomogę. I pomimo, że moja podróż się skończyła, to jeszcze moja misja się nie zakończyła, bo tam mi brakuje paru tysięcy, żeby dla niej jakby... Bo udało ci się zebrać 31 tysięcy, tak? 31 tysięcy, wpłacających było kilkaset osób i to jest nasz wspólny wielki sukces, z którego jestem bardzo dumny, bo to naprawdę dobry można, wynik. Można oczywiście cały czas wpłacać. Pomagać. Paweł Kalinowski, proszę sobie wpisywać i na pewno ta zrzutka się pojawi. Ale Paweł, ja chciałbym się dowiedzieć, co cię spotkało podczas tej podróży, bo ona była no, szalona na takiej dziwnej hulajnodze. Damian, no spotkało mnie coś takiego, na co nie liczyłem, bo miałem z dobrego serca noclegi. Ja nie płaciłem za te noclegi, ja w ogóle na to nie liczyłem. I byłem tak zaskoczony po prostu, nie wiedziałem. Ludzie widzieli, jak przyjeżdżam na takiej hulajnodze, to po prostu, o stary. I, no cel wiadomo, że szczytny, a w mojej metodzie była takiej niekonwencjonalnej. No naprawdę była... Ludzie mnie każdy zaczepiał. O stary, ale gdzie pedały? A co to za dziwny rower? No po górach. A musiałeś tę hulajnogę wnosić też? Tak, miałem specjalnie skonstruowany pas od kosiarki. Kolega mi zrobił. I na te trudniejsze szczyty, no niestety, trzeba było wnosić. To każdy mnie się pytał, jak wjechałeś, nie? Tak. Aha. Ciężko było opowiadać o tej podróży, dlatego że ludzie nie mogli sobie tego wyobrazić. Mhm. Jak można pokonać góry na hulajnodze i jeszcze z góry do góry jechać? No widzimy teraz te zdjęcia, tak. To jest niesamowite. Dla niektórych to jest jakby niewyobrażalne, że po prostu ciężko było o tym opowiadać, a w sumie nie jest moim celem tak by komuś coś udowadniać. Tak? Teraz to doświadczenie masz już za sobą, ale podjąłbyś się jeszcze raz takiego wyzwania, jeżeli już teraz wiesz, co cię spotkało po drodze. Raczej nie, bo jak ja ruszałem, to nie wiedziałem jakby do końca, na co się pisze. Mhm. Ale że było ciężko? No bywało tak, że jak na przykład w Tatrach jadłem botonika, to go łzami zagrycałem. Mhm. Bywało tak, że na przykład nie dałem rady wejść do schroniska, przy którym już byłem. A nie dałem rady wejść, bo po prostu... Zwycięczenia. Ale bywały też dobre momenty. No, ludzie jak pomagali, to dawali mi jakby energię na kolejne dni, na kolejne szczyty. Może za szybkie tempo sobie narzuciłeś po prostu. Nie, tempo było dobre. No trudy tak pokonywania tych wszystkich kilometrów górskich, tam nawet dojechać do góry, zdobyć górę to tylko taka przysłowiowa kropka na D. Natomiast jakby droga pokonując do tej góry, no to już jest jakby, zostawię to sobie, no. W każdym razie taka przygoda, której nigdy nie zapomnę, no. Serce ja jadłem, słuchajcie, po 4 czy 5 obiadów dziennie. Nie wiedziałem, kiedy następny będzie. Słuchaj, okay. Właśnie serce rośnie pewnie, jak ludzie tobie pomagali, bo widzieliśmy także na zdjęciach dla Pawła hulajnogi jakieś ciasteczka były zostawione. A czy jakieś kontuzje cię spotkały po drodze? Miałem to jeżeli ktoś mówi, że po takich podróżach albo po takich marszach, czy rajdach, czy w ogóle, że nic nie boli, to nie jest prawda.
bo ciało jest, znaczy ból fizyczny jest zawsze niżej. No, ważne, najważniejsze jest nastawienie, tak? Ja wiedziałem, że to pokonam i ten ból zwalczałem. Oczywiście, że bolało. Mhm. Już nie będę wymieniał co, ale po prostu bolało. Wszystko. No tak. Ale możesz czuć tylko jedno źródło bólu. Co było, co ci najbardziej doskwierało? Kolano? Bo tak patrzyłeś na kolano, czy nie? Nie, było tak, że słuchajcie, już na rysach, jak już dosięgnąłem dna, że po prostu doświadczyłem takiego stanu, że ból fizyczny w ogóle minął. Po prostu się poczułem jak ta dziewczynka, ta Olga, że ona ma tak codziennie, no, a ja tylko tam przez te parę tygodni. I to jest takie coś, jakby trudno opowiedzieć to słowami. To jest jakby taka metafizyka. I wtedy takiego nabrałem takiej energii, że słuchajcie, ludzie do puszki na tych rysach wrzucili mi 1700 zł. Yes. Wow. Paweł, to tak na koniec. Ile trwała podróż? 50 dni. Ile par butów zużyłeś? Dwie. Ile opon? Opon jedna. A ile ludzi fajnych poznałeś? Mam więcej przyjaciół w górach niż na Podlasiu. Pięknie. Mam wspaniałe hulajnogi i po prostu... Ludzie mnie zaczepiają, ludzie mnie kojarzą. Ja miałam takie sytuacje, że na przykład pani wrzucała do puszki tam parę złotych i mówi, że ona też choruje i łzy w oczach. Ludzie mnie przytulali i sami płakali. No. Paweł, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że człowiek o wielkim sercu. Wielkim sukcesem. Trzymamy kciuki i teraz odpocznij. Nigdzie nie jeździ, dobra? Teraz zapraszam was, żebyście wy śmignęli. Dobra, to ja sobie śmignę. Ty sobie śmignij, my się łączymy z Dianą Kautz, bo nie wiem, czy chcemy pokazywać, jak Damian tutaj śmiga. Dawaj! Po studiu, żebyś tylko niczego nie zbroił, chłopaku. Gdzie mnie z tą kamerą uciekasz? I pojechał. Dobrze, to zostaje ja na posterunku, ale teraz oddaję głos Dianie Kautz.